Cześć, może Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Szczegółowy plan pracy poszczególnych ministrów, a także wysłuchanie szefów Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji to główne punkty dzisiejszego pierwszego formalnego posiedzenia rządu. Beaty Szydło. Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak przedstawią członkom polskiego rządu informacje dotyczące polityki bezpieczeństwa i walki z terroryzmem, jakie zostały wypracowane po ubiegłotygodniowych spotkaniach na forum Unii Europejskiej. Ministrowie wysłuchają także szefa resortu finansów. Ma on przedstawić stan realizacji budżetu państwa za bieżący rok, a także harmonogram prac nad projektem budżetu w nadchodzącym roku. Autopoprawka do ram przyjętych jeszcze przez koalicję PO-PSL ma pozwolić na realizację programu 500 zł na dziecko. Dodatkowo rząd zajmie się memorandum o porozumieniu z rządem Chińskiej Republiki Ludowej. Chodzi o budowę i modernizację sieci połączeń lądowych i morskich pomiędzy Unią Europejską, a właśnie Chinami. Przed Polakami, którzy przelecieli wczoraj z Donbasu, 6-miesięczny program adaptacyjny to czas na załatwienie spraw formalnych i prawnych, a także na doskonalenie języka polskiego. Obecnie przebywają oni w ośrodku Caritas w Rybakach. Niewątpliwie na długiej drodze z wojny do normalności potrzebne będzie wsparcie każdego z nas. Zmęczeni, ale szczęśliwi Polacy ewakuowani ze wschodniej Ukrainy są już w Polsce. Tu czekała na nich ciepła wojskowa grochówka. Czekali także życzliwi ludzie gotowi pomóc. Wsparcia udzieli także polski rząd. Witajcie w domu. Polska w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam Was w Waszym domu. Polska to jest Wasz dom, w którym zrobimy wszystko, żebyście się Państwo czuli bezpiecznie. Bezpieczeństwo to słowa kluczowe. Wschodnia Ukraina ogarnięta jest wojną. Dla ewakuowanych 149 osób świst kul był codziennością. Kiedy 24 stycznia tego roku był ostrzał wschodniej części miasta, kiedy zginęło ponad 60 ludzi, ja to wszystko widziałem na własne oczy i rozumiecie, to nie strach, to w ogóle nie możesz nic zrozumieć, kiedy patrzysz, kiedy ciała ludzi leżą po prostu na ulicy, to w ogóle strasznie. W naszym kraju jest wojna i pokój w naszym życiu teraz najważniejsza sprawa. Bo mam dziecko. Takich dzieci, dla których wychowanie w normalnych warunkach jest niezwykle istotne, przyleciało wczoraj znacznie więcej. Bardzo budujące jest to, że blisko 1/3 to są dzieci. Rodziny, które przyleciały przez najbliższe 6 miesięcy, przejdą okres adaptacji. Wierzymy, że w tym czasie zostaną znalezione również dla nich mieszkania, praca. Jesteśmy pewni, że zaadaptują się świetnie, tak jak ci nasi rodacy, którzy w styczniu przyjechali do Polski. A ci, którzy przyjechali w styczniu, otrzymali wsparcie z tak zwanego banku ofert, gdzie gromadzone były informacje o wszelkich formach pomocy. Wybór oferty francuskiej firmy Airbus to szkody znacznie większe niż korzyści, tak wynika z raportu lubelskiej fundacji UMCS. Decyzja poprzedniego rządu może spowodować utratę 3700 miejsc pracy na Lubelszczyźnie oraz o 580 milionów złotych mniejsze wpływy w 2030 roku do polskiej gospodarki. Ekonomiści z Lublina dokonali analizy wpływu przetargu na śmigłowce polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej na rozwój przemysłu lotniczego w Polsce Wschodniej. Według obliczeń, jeśli decyzja MON o wyborze francuskiego Airbus Helicopters zostanie podtrzymana, polski rynek pracy skurczy się o 3700 miejsc. Lubelszczyzna nie zyska, jeżeli nie będzie przetarg realizowany u nas. To jest w granicach 3700 miejsc pracy do roku 2030. Wpływy będą w granicach 600 milionów mniejsze. Jak mówi prezes zarządu PZL Świdnik Krzysztof Krystowski, powinniśmy brać przykład z Wielkiej Brytanii, gdzie budżet tamtejszych przedsiębiorstw produkujących samoloty i śmigłowce zasilany jest głównie przez funty. Świdnik musi szukać zysków poza granicami kraju. Przychody PZL Świdnik z rynku polskiego, z naszego własnego rynku, czyli z tych osławionych remontów dla wojska, gdzie tak jesteśmy wyróżniani,
To jest, proszę Państwa, około 10% naszych przychodów, a 90% niemalże to jest eksport. Decyzja o zakupie Caracali nie jest żadnym wsparciem dla wschodniej Polski, zauważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Soboń. Parlamentarzysta wskazuje, że podważa to potencjał rozwojowy regionu. Na pewno takim kluczowym kierunkowskazem tego, co powinno się przeanalizować, są pozwy obu spółek, PZL Świdnik i PZL Mielec. Tam są bardzo konkretne zarzuty, które dotyczą całej procedury przetargowej i to są zarzuty, no, które są skierowane do sądu i one powinny być potraktowane w sposób poważny i wyjaśnione przez nowe kierownictwo MON-u. Związkowcy z PZL Świdnik liczą na to, że nowy minister obrony narodowej pochyli się nad tym problemem. Mam taką nadzieję, że ten raport będzie taką wartością, którą będzie można dodać do argumentów dla Ministerstwa Obrony, dla nowego ministra obrony, do argumentów, które pomogą mu przerwać tą całą procedurę przetargową na śmigłowce, ponieważ tak jak podnosiliśmy od samego początku też jako związki zawodowe z PZL Świdnik, że zamówienie na te śmigłowce to jest szansa na nowe życie dla zakładu, szansa na rozwój nie tylko firmy, ale też i całego regionu. Decyzja poprzedniego rządu koalicji PO-PSL o zakwalifikowaniu tylko Airbusa Helicopters do kolejnych etapów postępowania przetargowego spotkała się z krytyką. Już wtedy wielu ekspertów wskazywało na polityczne podłoże decyzji jako wzmocnienie sojuszu z Francją. Czy Kraków staje się polską stolicą zabijania nienarodzonych dzieci? W mieście kwitnie podziemne antykoncepcyjne związane z nielegalną dystrybucją środków wczesnoporonnych. Czarny rynek sprzedaży nielegalnych środków wczesnoporonnych jest coraz większy. Kraków nazywany jest nawet stolicą tzw. aborcji, ponieważ to właśnie tu, w Małopolsce, magazynowane są nielegalne preparaty medyczne. Region ten leży na szlaku przerzutowym pomiędzy Ukrainą, Rumunią a Niemcami. To jest powtarzający się problem, bo nie dotyczy on wyłącznie antykoncepcji. To jest problem obrotu lekami. Na tym to są duże pieniądze, tam działają zorganizowane grupy przestępcze. To kiedyś działo się z lekami rakowymi, to znaczy wyprowadzano leki rakowe z rynku za pomocą lewych recept, wywożono je do Egiptu. Mówi Krzysztof Durek, radny Prawa i Sprawiedliwości. Organy ścigania próbują walczyć z problemem nielegalnego handlu środkami wczesnoporonnymi. Podinspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, informuje, że w ostatnim czasie zatrzymano 30-kilkuletniego mężczyznę prowadzącego nielegalną dystrybucję leków przez internet w kraju i za granicą. Leki, które zabezpieczyliśmy tego mężczyzny, ponad 3000 tabletek, to tabletki, które są albo tabletkami, które ich sprzedaż jest zakazana w Polsce, można je kupić tylko pod nadzorem lekarza po wydaniu recepty, lub były to leki, które służyły zupełnie do innych celów, ale przy odpowiednim zmieszaniu, przy odpowiednim zażyciu pełniły rolę również leków wczesnoporonnych. Radni miasta Krakowa uważają, że z problemem należy walczyć. Jednak ani rada, ani prezydent miasta nie mają odpowiednich instrumentów do takiego działania. Sprawą muszą się zająć organy centralne, nawołuje radna Małgorzata Popławska. Myślę, że tutaj organy państwowe, czyli policja i być może służby powinny zareagować, które no, nie są bezpośrednio, nie podlegają prezydentowi miasta ani radzie. Są to, jak mówiłam, organy centralne, służby centralne. Tak zwane środki wczesnoporonne stosowane są w pierwszych tygodniach po poczęciu. Ich efektem jest śmierć dziecka w fazie embrionalnego rozwoju. Przez 2 miesiące kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi Fundacja Pro Prawo do Życia zorganizowała 67 pikiet w 40 miejscowościach w Polsce. Celem akcji było uświadomienie obywatelom, którzy posłowie byli przeciwko życiu, odrzucając obywatelski projekt ustawy zakazujący zabijania nienarodzonych dzieci. Dokładnie 11 września głosami posłów PO oraz Lewicy odrzucony został obywatelski projekt ustawy zakazujący dokonywania tzw. aborcji. Podpisało go 400 tysięcy osób. Dlatego Fundacja Pro Prawo do Życia postanowiła uświadomić Polaków, ukazując twarze tych, którzy podnieśli rękę na najbardziej bezbronnych, bo jeszcze nienarodzonych. Akcja w całej Polsce przyniosła wymierne efekty. Wielu z posłów, którzy odrzucili głos za życiem,
dziś znajduje się poza Sejmem. Więcej informacji o kolejnych pikietach antyaborcyjnych można znaleźć na stronie www.stopaborcji.pl. Samoloty, które znajdują się na francuskim lotnisku Charles de Gaulle, dokonały wczoraj wieczorem po raz pierwszy od rozmieszczenia okrętu na Morzu Śródziemnym nalotów na cele państwa islamskiego w Syrii. Francuskie samoloty zaatakowały cele w mieście Raqqa, nieformalnej stolicy dżihadystów na północy Syrii. W misji wzięło udział 6 maszyn. 26 samolotów wielozadaniowych, które znajdują się na pokładzie lotniskowca, sprawiają, że możliwości francuskich nalotów w Syrii są 3 razy większe niż dotychczas. Do tej pory Francja mogła wykorzystywać do ataków na cele samozwańczego państwa islamskiego jedynie 6 maszyn Rafale i 6 Mirage 2000, stacjonujących w bazach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jordanii. Tuż po atakach w Paryżu prezydent François Hollande jasno dał do zrozumienia, że Francja wzmocni uderzenia i wybierze cele, których zniszczenie wyrządzi możliwie najwięcej szkód terrorystycznej armii państwa islamskiego. Swoje naloty nasiliła także Moskwa, tuż po tym jak się okazało, że rosyjski samolot z turystami rozbił się w Egipcie w wyniku zamachu. Chcę podkreślić, że w ciągu ostatnich 5 dni rosyjskie odrzutowce zniszczyły ponad 100 cystern paliwowych przewożących ropę do zakładów kontrolowanych przez grupę terrorystyczną Państwo Islamskie. Z takiego obrotu sprawy jest zadowolony prezydent Syrii, gdyż naloty rosyjskich myśliwców pomagają jego armii odzyskiwać kontrolę nad krajem. Mimo to Zachód dąży do obalenia Baszara el-Asada, bo uważa, że jego prezydentura wprowadza zbyt dużo chaosu. Jeśli chcecie porozmawiać o przyszłości Syrii, to przede wszystkim porozmawiajmy o systemie politycznym, jaki ma być: parlamentarny, prezydencki, półprezydencki, federalny i tak dalej. Ale najważniejsze dla nas i dla mnie jest to, że konstytucja i cały system, a w szczególności państwo, powinno być świeckie. Świecki nie oznacza przeciwko religii. Świecki oznacza wolność religii. System, który może zawierać każdą religię. Każdy Syryjczyk pod jednym dachem czy parasolem. Tymczasem Organizacja do Spraw Zakazu Broni Chemicznej wyraziła poważne zaniepokojenie ciągłym używaniem w Syrii broni chemicznej i zażądała postawienia przed wymiarem sprawiedliwości odpowiedzialnych za to osób. Organizacja potwierdziła, że gaz musztardowy został w Syrii użyty w sierpniu, a szereg innych substancji, w tym chlor, w marcu. Organizacja jedynie stwierdziła fakt użycia broni, nie wskazując, która strona jest winna. Jednak oskarżenia kierowane są zarówno pod adresem tzw. państwa islamskiego, jak i sił reżimu prezydenta Baszara el-Asada. Tureckie samoloty F-16 zestrzeliły odrzutowiec, który miał naruszyć przestrzeń powietrzną tego kraju. Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że zestrzelony Su-24 należał przypuszczalnie do rosyjskiej grupy lotniczej i nie naruszył tureckiej przestrzeni powietrznej. Więcej na ten temat w informacjach dnia o godzinie 12. Zapraszam. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Niemal w całej Polsce towarzyszyć nam będzie pogodna aura. Jedynie na północy oraz w Lublinie niebo może się zachmurzyć. Choć zza chmur wyjrzy dziś słońce, to na termometrach dość niskie wartości. Od 1 stopnia na wschodzie do 3 stopni na zachodzie. Ciśnienie pójdzie w dół, a barometry wskażą 1024 hektopaskale. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. A przed nami prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.